Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj przede wszystkim o Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Po dwutygodniowej przerwie do rywalizacji ligowej wracają nasze szczypiorniski. Piłka ręczna Koszalin zmierzy się przed własną publicznością z Piotrzkowem Piotrzków Trybunalski. O tym, co było i co będzie, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nią. Hania Rycharska, witam. Dzień dobry. No trzeba powiedzieć, że dwutygodniowa przerwa, bo tak wyglądało. Był mecz pomiędzy. Dosyć mocno poszarpane rozgrywki w tej chwili. Tak, to nie wpływa dobrze na granie, tym bardziej, że dziewczyny jeżdżą na kadrę, czy to piłka plażowa, czy halowa. Nie jesteśmy jakby cały czas z całą drużyną i nie możemy się zgrywać tego, czego nam brakuje tak naprawdę w tym czasie. No ale trenujemy codziennie, także na pewno przygotowujemy się do następnego meczu. Co do samego zgrania, miałyście przed sezonem sporo meczów rozegranych, towarzyskich. Owszem, nowy zespół, sporo nowych twarzy w drużynie, które w jakiś sposób tworzą w tej chwili trzon ekipy. Mecze ligowe no nie udały się. Te przerwy tak w jakiś sposób powodują to, że nie jesteście w stanie się wbić w ten rytm meczowy, tak żeby natychmiast odrobić to, co się nie udało w poprzednim spotkaniu. Trzeba myśleć o kolejnym meczu. Niektórzy trenerzy preferują, żeby od razu, zaraz, po 3-4 dniach zagrać kolejne spotkanie. Niektórzy trenerzy zespoły wolą jednak trochę odczekać, uspokoić emocje i wejść w kolejne spotkanie. Jak to u Was wygląda? Ja na przykład lubię grać sobota, środa, bo taki ten tryb jest zachowany. Na pewno jeśli gramy w sobota, to jest nam łatwiej, bo mamy dłuższy okres przygotowania się przed kolejnym zespołem, a tutaj gdzie mamy 2 tygodnie przerwy, wiadomo, że musimy trochę popracować nad motoryką, nad szybkością. Potem dopiero ostatni tydzień zostawiamy sobie na przygotowanie przed konkretną drużyną. I mówię, to jest trochę ciężkie, bo tak naprawdę ciężkie są treningi, ale trzeba cały czas myślami być przed tym kolejnym meczem, bo najważniejszy jest mecz, który będzie. No właśnie, ale tutaj jeszcze do tego dochodzi ta sytuacja, w której no jeszcze nie wygrałyście żadnego spotkania, więc jest ta sportowa złość, ten głód grania i głód wygrywania i to powoduje to, że chciałbyś od razu gdzieś tam zawalczyć. Ja rozumiem, że treningi treningami, ale tak naprawdę mecz jest najważniejszy w każdym tygodniu i tego właśnie brakuje. Tak, jesteśmy bardzo złe, że tak zaczęłyśmy. Tak naprawdę każdy mecz przegraliśmy na własne życzenie. Te mecze nie były przegrane 10 bramkami, tylko 1-2. Czy to mecz z Zagłębiem ostatni, naprawdę no one podałyśmy im na tacy zwycięstwo i to tylko i wyłącznie nasza wina. Dlatego najlepiej by było od razu zagrać mecz i pokazać, że naprawdę potrafimy grać w piłkę ręczną, że my jesteśmy tą lepszą drużyną. Mam nadzieję, że kolejny mecz pokaże. Gramy u siebie, mamy doping kibiców i my naprawdę potrafimy grać w piłkę. My naprawdę jesteśmy dobrym zespołem, potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Mówię, te niesprzyjające warunki, dziewczyny jeżdżą na kadrę, jakaś kontuzja w międzyczasie, to nam nie pomaga, no ale musimy walczyć. Czas na przypomnienie tabeli w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Jak wygląda cała sytuacja? Nie jest ona różowa dla naszej drużyny, ale najpierw zobaczmy, jak wygląda sytuacja, a także jak będzie wyglądać najbliższa kolejka spotkań. W tabeli prowadzi MKS Perła Lublin z dorobkiem 9 punktów, KPR Kobierzyce również 9 punktów, JKS Jarosław 8, Oczek 7 punktów ma Start Elbląg, 6 Zagłębie, 3 Piotrzkowia, bez punktu do tej pory Piłka Ręczna Koszalin i Ruch Chorzów. Program piątej kolejki, Piłka Ręczna Koszalin zmierzy się z Piotrzkowią, Ruch Chorzów walczyć będzie z Zagłębiem Lublin, Start Elbląg podejmuje KPR Kobierzyce, MKS Lublin zmierzy się z SPR-em JKS Jarosław. Piotrzkowia to wasz najbliższy przeciwnik, oczywiście gdzieś tam głowy wyczyszczone po ostatnich niepowodzeniach, zatem właściwie koncentrujecie się tylko i wyłącznie na tym rywalu. Wszyscy by powiedzieli, to przeciwnik, z którym powinnyście bez większego problemu przełamać się i iść dalej na serię zwycięstw, no ale Piotrzkowia to jest taka drużyna, która taka nie do końca jest szczęśliwa dla naszej ekipy. Tutaj Piotrzkowia wielokrotnie pokazywała się z bardzo dobrej strony. Bywało, że wygrywała, ale głównie przegrywała, ale mimo wszystko gdzieś te mecze były zawsze wyrównane.
Tak, moim zdaniem w tym sezonie każdy może wygrać z każdym. Liga jest bardzo wyrównana. Jakoś tak z Piotrkowem nie miałyśmy sparingów żadnych, żeby zobaczyć nawet jak zawodniczki tam nowe wyglądają. One grają raz dobre mecze, raz złe. Tak samo my potrafimy przegrać z Jarosławiem, który jest Beniaminkiem, a walczyć do ostatniej minuty z Zagłębiem, i gdzie z góry one były tym wygranym zespołem, a my tak naprawdę, no, gdyby nie nasza słaba głowa w tym meczu, powinniśmy to wygrać. Dlatego czy wygramy, na pewno moim zdaniem powinniśmy to wygrać i nie powinniśmy mieć problemów, ale to jest piłka ręczna kobiet, która jest naprawdę nieprzewidywalna. Można wygrywać 7 bramkami i przegrać mecz, a można przegrywać 10 i go wygrać, także zobaczymy, co się będzie działo. W dotychczasowych spotkaniach tutaj ewidentnie widać, że gdzieś brakuje wam, nie wiem, cierpliwości, wytrzymałości fizycznej, kondycji w samych końcówkach meczu. Tutaj ewidentnie to było widać w starciu z Zagłębiem, gdzie właściwie przegrana była końcówka spotkania z MKS-em Perłą Lublin. Również gdzieś tam był ten mecz wyrównany, gdzieś go goniłyście, w końcówce zabrakło. Właściwie w każdym kolejnym spotkaniu widać, że gdzieś ta końcówka nie do końca jest tak, jak powinna wyglądać, czyli iść w stronę zwycięstwa, gdzieś tam jest jakieś odpuszczenie, jakieś błędy się pojawiają. No właśnie, to wynika z tego, że jest problem z kondycją, czy problem po prostu z głową? Nie wydaje mi się, że to jest kondycja. Wydaje mi się, że w pewnym momencie brakuje nam zimnej głowy, tej osoby, która zatrzyma, tej osoby, która zarządzi. I że dowieziemy wtedy te 3 punkty, bo meczu z Zagłębiem, tak jak mówię, głupie błędy, podałyśmy te 3 punkty na tacy, wygrywałyśmy do 55 minuty i wyrzucenie piłki w aut, czy jakiś nieprzygotowany rzut, to mamy młodą drużynę, tak naprawdę dziewczyny mają po 23-4 lata i one nie są jeszcze tak obyte w ekstraklasie, czy tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze tak zgrane ze sobą, z dziewczynami z Ukrainy. One jeszcze nie rozumieją naszego trybu grania, naszej jakby specyfiki grania w piłkę w Polsce. I może tego nam brakuje. To nie jest to, że my nie jesteśmy dobrze przygotowane. Moim zdaniem jesteśmy bardzo dobrze przygotowane. Dobrze biegamy, mamy super skrzydła, które potrafią biegać do kontry. Mamy zawodniczki, które grają super w obronie czy super w ataku. Tutaj moim zdaniem naprawdę brakuje nam zimnej głowy. Powinniśmy stanąć, zagrać zagrywkę, która jest dla nas najlepsza i skończyć to bramką. Tyle. A my oddajemy po prostu rzuty z nieprzygotowanej pozycji. Co do Piotrkowi, to tak jak już trochę powiedzieliśmy, że to jest zespół, który jest na pewno w waszym zasięgu. Tutaj przyjeżdża do Koszalina nie po to, żeby tutaj w jakiś sposób oddać wam punkty za darmo, ale mimo wszystko jesteście faworytkami. Piotrkowia ma jakieś takie mocne punkty albo jakieś słabe? Tak szczerze, w tym momencie no jest ciężko mi coś powiedzieć. Nie grałyśmy z nimi w żadnych sparingów. Kilka osób tam odeszło. Odeszła Despondowska, która poszła do Kobierzyc. To był ich silny punkt. Kto tam jest? Na tą chwilę naprawdę nie potrafię powiedzieć, bo one grają, każda rzuca jakieś bramki. To nie jest tak, że jedna zawodniczka tam jest górująca. Zazwyczaj każda z nich coś tam dokłada i myślę, że to jest ta ich siła zespołu, że każda ma jakąś cegiełkę do zwycięstwa. A to tak przewrotnie na to spotkanie, jaki będzie pomysł naszej gry? To jeszcze się okaże, tak naprawdę. Czy to będzie niespodzianka? Zobaczymy. Jeszcze przygotowujemy się, mamy dopiero wtorek, także jeszcze kilka dni nam zostało do przygotowania się przed meczem. Dzisiaj mamy wideo, będziemy analizować zespół i zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? To w najbliższy weekend, w niedzielę, zespół koszański mierzyć się będzie z Piotrkowią, Piotrków Trybunalski. Na razie bez zwycięstwa nasza drużyna, ale oczywiście liczymy na przełamanie właśnie w najbliższy weekend. No bo kiedy, jak nie teraz, bo Piotrkowia przyjeżdża do Koszalina i faworytem będzie nasza drużyna i liczymy na to, że zdobędziemy komplet punktów. Moim Państwa gościem była dzisiaj Hania Rycharska, dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do piłki ręcznej męskiej. Gwardia Koszalin mierzyła się na wyjeździe z SMS-em Gdańsk. SMS to zespół, który wcale nie leży naszej drużynie. Przez wiele sezonów mieliśmy wielkie problemy, żeby z tą drużyną wygrać podczas turniejów czy w meczach ligowych. Tym razem również nie było fajnie, bo przegraliśmy spotkanie wyjazdowe i to był drugi mecz z rzędu przegrany przez Gwardię Koszalin. Podsumowanie tego, co się działo w minionej serii spotkań, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników 4. kolejki spotkań. Gwardia Koszalin przegrywa na wyjeździe z SMS-em Gdańsk 36-38. Sokół Kościerzyna po rzutach karnych pokonuje Meble Wójcik Elbląg
Jelba Wągrowiec wygrywa z Tytanami Wejherowo 34-28. GKS Żukowo pokonał SKPR Ussar Kwizyn 43-28. Mazur Sierpc pokonał Warmię Olsztyn 23-21. Oto tabela, na czele Warmia Olsztyn z dorobkiem 9 punktów, tyle samo punktów ma Nielba Wągrowiec, 8 oczek Sokół Kościerzyna, 7 Meble Wójcik Elbląg, 6 punktów Mazura Sierpc, tyle samo ma Gwardia Koszalin. Po 3 punkty mają GKS Żukowo, Jurand Ciechanów, SKPR Ussar Kwidzyn, SMS Gdańsk bez punktu do tej pory, Tytani Wejherowo. Program piątej kolejki. Gwardia Koszalin zmierzy się przed własną publicznością z GKS-em Żukową. Warmia Olsztyn podejmuje Juranda Ciechanów. SKPR Ussar Kwidzyn zmierzy się z Mazurem Sierpc. Tytani Wejherowo podejmują SMS Gdańsk. Ekipa Meble Wójcik Elbląg zmierzy się z Nielbą Wągrowiec. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa oczywiście na następne wydanie Ekstraklasy za tydzień. Do zobaczenia.